Ale nie mogłem sobie odmówić wielkiej przyjemności i robię to z autentycznym, nieskrywanym entuzjazmem i przyjemnością przybyć do przyjaciół. Tak nazwał mnie pan starosta, ale tak się czuję. Jak patrzę na wasze twarze, to z większością znamy się od wielu, wielu lat. Mieliśmy okazję uczestniczyć w wielu spotkaniach, długich rozmowach o perspektywach rozwoju, o tym, co nam się udało, ale i pewnie są rzeczy, nad którymi powinniśmy jeszcze popracować. Wyzwania, które być może nawet nas i przerosły, czy brakło nam czasu, żeby z niektórymi tematami sobie poradzić. Ale tych rzeczy, które udało nam się zrobić, jest naprawdę dużo. Miałem okazję wysłuchać tego ostatniego wątku, myślę, jednego z najważniejszych, dotyczącego rozwoju, perspektywy dla przedsiębiorczości, tego nowego złota odkrytego na ziemi kazimierskiej. Dzięki też odwadze lokalnego samorządu, pana starosty, który nie zawahał się zaangażować środki powiatu, pozyskać na to środki europejskie, dowiercić się do tych źródeł siarkowych, we współpracy z panem burmistrzem podjęli kolejne projekty, które właśnie ten potencjał będą pomnażać, na jego bazie będą budować projekty rozwojowe dla powiatu. I to niewątpliwie jest bardzo ważne. Dzisiaj jest to największe wyzwanie, jak zaprosić, jak stworzyć taką otwartą przestrzeń dla przedsiębiorców, którzy będą mogli tu zaangażować swoje środki, swoje finanse, ale będą widzieć we władzach samorządowych takiego dobrego gospodarza, kogoś, kto da pewną rękojmię, że te pieniądze dobrze zainwestowane będą mogły tu procentować. Sukces nigdy nie jest ostateczny, porażka nigdy nie jest totalna, ale liczy się tylko odwaga. I wy taką odwagę mieliście, żeby podjąć ten temat. I tego wam gratuluję. Ale przyjechałem dzisiaj po nowej drodze, nowej już trochę starej, z Buzka. Przygotowywaliśmy ją przez ponad 10 lat. I dzięki temu, że samorządy lokalne, właśnie powiatu kazimierskiego, gmin po drodze, zainwestowały, przygotowały dokumentację i konsekwentnie domagały się tej inwestycji, udało się ją zrealizować. Przez wiele lat czekaliśmy na nią, ale ponad 40 km bardzo przyzwoitego połączenia praktycznie do granic województwa tutaj. Wystrzeżecie tych granic województwa świętokrzyskiego na południu. Dzięki waszemu zaangażowaniu udało się zrobić. Dzisiaj jesteśmy w obliczu pewnego zdania sprawy z naszych rządów, z naszej umiejętności współpracy. Ja akurat chcę za tę współpracę podziękować, bo my potrafimy, nawet różniąc się, bo pewnie czasem się spieraliśmy, nie wszyscy jesteśmy jednomyślni, ale na pewno wartością, która nas łączyła zawsze i łączy, jest świadomość tego, że samorząd jest pewną wartością. Pięknie o tym zawsze mówi pan profesor Jerzy Stępień, pewnie zaraz o tym powie. Najlepsza kontrola samorządu jest na dole, poprzez radnych, sołtysów, tych ludzi, którzy uczestniczą w tych pracach samorządowych. I tak jest w Europie Zachodniej, tak jest w cywilizacji, bo świata zachodniego, że ten samorząd i zasada subsydiarności, pomocniczości, żeby jak najniżej ludziom dawać kompetencje, to są te wartości, które trzeba chronić. Twardo się dopominać ich respektowanie. Ale przyjechałem po to, żeby wam podziękować. Na to, za to właśnie nawet, co się dzieje w małych miejscowościach. Litewskie przysłowie mówi, nawet w małej kałuży odbija się niebo. I jak jeżdżę po wielu małych miejscowościach w naszym województwie, a najpiękniej pewnie to w Kazimierskim widać, to widać to serce, widać to przywiązanie do wartości ludowych, gdzie to ludowe nie znaczy gorsze, ale często oznacza prawdziwe polskie. I za to serce, które tutaj bije u was, małej ojczyźnie, wam dziękuję. A pana starosty poproszę, żeby zechciał odebrać ode mnie taki herb Świętokrzyskiego, jako strażnik województwa Świętokrzyskiego tutaj na południu naszego regionu. Janku, z dużym uszanowaniem dla ciebie za twoją pracę.